Słuchają Państwo Radia Maryja, jest trzecia. Witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie tą nocną porą i zachęcamy do pozostania razem z Radiem Maryja. Drodzy radiosłuchacze, a co czeka nas w ciągu najbliższych kilku godzin? Już za chwileczkę powtórzenie wczorajszej porannej katechezy. O 15:30 czytać, aby być mądrym. O godzinie 16:00 aktualności dnia, a po nich kilka minut po 17:00 godzinki ku czci niepokala niepoczętej Najświętszej Maryi Panny. Życzymy wszystkim dobrego odbioru. Za Twą dobroć, za kolejny nowy dzień.
drodzy Państwo, zapraszamy teraz do wysłuchania powtórzenia wczorajszej porannej katechezy. Żeby ich stamtąd wyprowadził.
misterium Wielkiej Soboty. Gdy Chrystus został złożony do grobu, ukazuje wielki odpoczynek szabatowy Boga po wypełnieniu zbawienia ludzi, które napełnia pokojem cały świat. Chrystus w swoim ciele był w grobie. Przebywanie Chrystusa w grobie ustanawia rzeczywistą więź między stanem cierpiętliwości przed Paschą i jego aktualnym stanem chwalebnym jako zmartwychwstałego. Właśnie sama osoba żyjącego Pana może powiedzieć: byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. Dawca życia, którego skazano na śmierć, jest tym samym, co żyjący, który zmartwychwstał. Trzeba, aby boska osoba Syna Bożego nadal pozostawała zjednoczona z Jego duszą i ciałem, które zostały rozdzielone przez śmierć. Chrzest, którego pierwotnym i pełnym znakiem jest zanurzenie, oznacza rzeczywiście wstąpienie do grobu chrześcijanina, który z Chrystusem umiera dla grzechu ze względu na nowe życie. Jak święty Paweł mówi, przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Proszę Państwa, dotykamy tego problemu dzisiaj. Został pogrzebany Jezus Chrystus, podobny we wszystkim do nas oprócz grzechu. I każdy też z nas zostanie pogrzebany. Trzeba się zastanowić nad tym. Pomyśleć, tak jesteśmy zabiegani bardzo. Tyle mamy pomysłów, tyle pragnień, tyle planów wobec siebie i wobec innych. Ale trzeba pomyśleć, dokąd zmierzam, skąd wyszedłem, dokąd zmierzam. O sensie naszego życia trzeba myśleć, żeby nie być tak zagonionym, żeby nie uciekać od tych pytań. Bo wiemy, że jest życie, życie żyjemy, jesteśmy jeszcze na tej ziemi, ale później będzie śmierć. Będziemy pogrzebani, ale jeszcze potrzeba myśleć o tym, o sądzie. O sądzie. Piekło albo niebo. Po tym sądzie. Każdy z nas. I tak trzeba, tak warto. Tak powinniśmy żyć, żeby nie stracić tego, co po śmierci. Bo każdy z nas będzie pogrzebany, ale i wszyscy zmartwychwstaniemy.